milinierstwo, czyli kapelusznictwo, w Anglii ma się dobrze. W wielu momentach historii mody są sytuacje, kiedy kobiety zaglądały do męskiej szafy i sobie pożyczały różne z niej elementy. Tak też było z męskim typem kapelusza. Ten początek, kiedy kobiety się zainteresowały i przysposobiły dla swoich celów męskie nakrycie głowy, to jest może końcówka XIX wieku, kiedy cylinder zaczął być używany przez kobiety do jazdy konnej. Tak, ten ładny cylinderek. Taki mniejszy, krótszy. Mniejszy, troszkę. Krótszy i czasami była do niego dopięta woalka albo pióro. To bardzo efektowne. Tak, tak. Amazonki używały takiego męskiego w wersji zniewieściałej nakrycia głowy. A ten moment, kiedy taki klasyczny męski kapelusz, jak to się nazywa w ogóle, ten typ kapelusza, bo ja zapomniałam, kiedy taki kapelusz, o tutaj jak na zdjęciu masz, przejęły kobiety. Pokazujesz na taki najbardziej klasyczny borsalino, kapelusz, który mogła mieć na głowie na przykład Greta Garbo, to ona zaczęła nosić miękkie, z takim opadającym na jedną stronę rondem. Czyli początek, pierwsze dekady XX wieku. To są tak lata 30, ale przed nią, ten cylinderek sławetny, przed nią założyła w Maroko, w filmie Maroko, Marlena Dietrich, bo ona tam była ubrana w smoking, w spodnie, paliła cygara i miała na głowie cylinder. Także Marlena Dietrich nosiła cylinder i nosiła czasami beret. To też jest właściwie męskie nakrycie, już takie najskromniejsze, taki plaskaty naleśnik. To zresztą też wkładała Greta Garbo. Jedna i druga gwiazda bardzo lubiła męskie nakrycia głowy i w ogóle taką stylizację męską. Ale potem Dior przyszedł w latach 40. i znowu panie założyły przepiękne, szalenie starannie robione kapelusze, które dopełniały sylwetkę, bo znowu była sylwetka wąziutka w talii, a kapelusz dobrze to podkreśla, prawda? Taki wielki kapelusz. I na pewno znasz te zdjęcia, bo to akurat nie były Diora kreacje, tylko Givenchy, Audrey Hepburn. Oczywiście w tym wielkim czarno-białym kapeluszu z trochę wyższą główką, z ogromnym rondem, no i ta piękna twarz. Śniadanie Tiffany'ego. Każdy zna to zdjęcie, zresztą są takie legendarne zdjęcia, tak jak właśnie Marlena Dietrich w cylindrze, czy też Greta Garbo w borsalinie takim przyklapniętym na jedną stronę. Ja trochę żałuję, że na naszych ulicach, nie tylko polskich, ale też w innych europejskich miastach, że stosunkowo jest mało nakryć głowy. No zimą to nosimy, bo zimno, prawda, żeby uszy, zatoki ochronić, ale generalnie rzadko są używane w sumie nakrycia głowy. Tak, ale ja się ośmieliłam kiedyś założyć kapelusz. Nosiłam kiedyś kapelusze i tu muszę opowiedzieć anegdotę. Otóż latem kupiłam sobie piękny z czarnej słomki kapelusz. Był naprawdę bardzo ładny i wsiadłam w tymże kapeluszu do w miarę zatłoczonego autobusu i wtedy usłyszałam taki syk męski. Co ona ma na głowie? Nefretete jakaś. No ale kobiety w kapeluszach nie jeżdżą komunikacją miejską. No to są wożone. Więc na tym to polega, że jeżeli masz, babo, kapelusz, to musisz mieć samochód. No i na tym może skończyć. I to jest dobra puenta naszej dzisiejszej rozmowy o historii nakryć głowy. Doktor Monika Małkowska, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. To była audycja z cyklu Kultura niecałkiem osobista. Na następną zapraszam za tydzień po 23. Magda Mikołajczuk. Autopromocja. Polskie Radio 24. Powiedzmy sobie jasno, rozmawiać zawsze warto. W każdy poniedziałek o 19.15 czekam na Państwa z dawką ważnych, ciekawych i kontrowersyjnych tematów. Zajrzymy do świata polityki, kultury i ekonomii. Pokażemy, od czego warto zacząć dobry tydzień. Eksperci i uczestnicy życia publicznego opowiedzą nam, jak widzą świat swoimi oczami. Powiemy sobie jasno, co ich ubiera, co im przeszkadza, ale także co ich inspiruje i porywa w życiu. To program, w którym poczują Państwo pasję, dociekliwość i dostaną cotygodniową dawkę pozytywnych emocji. Powiedzmy sobie jasno. Serdecznie zapraszam, Joanna Ziołek. Autopromocja. Minęła północ. Polskie Radio 24. Informacje.
informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Gubernator stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo, powiedział, że wciąż nic nie wskazuje, by eksplozja, do której wczoraj nad ranem polskiego czasu doszło na Manhattanie, miała związek z międzynarodowym terroryzmem. Cuomo zastrzegł jednak, że śledztwo jest dopiero w bardzo wczesnej fazie. Burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio, również wcześniej mówił, że na razie nie ma dowodów na powiązanie eksplozji na Manhattanie z terroryzmem. Wybuch nastąpił na 23 ulicy między 6 a 7 aleją w ruchliwej i prestiżowej dzielnicy Chelsea w sobotę około godziny 21 lokalnego czasu, czyli o 3 nad ranem w niedzielę w Polsce. Jak podaje policja, wybuchła podłożona w śmietniku bomba, a ściślej tak zwane improwizowane urządzenie wybuchające, czyli domowym sposobem sporządzony ładunek wybuchowy. Rannych zostało 29 osób, wszyscy zostali już wypisani ze szpitali. Polski przywódca po raz pierwszy odwiedził amerykańską Częstochowę. Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w mszy w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Doylestown w Pensylwanii. Został tam entuzjastycznie przywitany przez Polonię. Na spotkanie z prezydentem przybyło ponad 2000 Polaków. Andrzeja Dudę powitał przeor sanktuarium ojciec Rafał Walczyk. Zwrócił uwagę, że pierwsza wizyta prezydenta RP w sanktuarium zbiega się z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Po mszy prezydent wraz z małżonką zwiedził sanktuarium i spotkał się z duchownymi. Następnie spotkał się z Polakami i wręczył odznaczenia 5 działaczom polonijnym. Prezydent udał się też na przylegający do świątyni cmentarz, gdzie odsłonił pomnik żołnierzy wyklętych. W Rosji zakończyły się wybory parlamentarne i do władz lokalnych. Według wyników cząstkowych w wyborach do Dumy Państwowej zwyciężyła partia władzy Jedna Rosja, zdobywając 48% głosów. W opinii prezydenta Władimira Putina taki rezultat świadczy o tym, że obywatele doceniają działania obecnych władz Federacji Rosyjskiej. Trudno, ciężko, ludzie bez względu na wszystko opowiedzieli się za jedną Rosją. Obywatele widzą, że przedstawiciele jednej Rosji są wiodącą siłą polityczną i realnie działają na rzecz ludzi. Po wyborcom za poparcie podziękował też szef rządzącej partii, premier Dmitrij Miedwiediew. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyszli do urn wyborczych, spełnili obywatelski obowiązek i zagłosowali. Rezultat okazał się dobry. Nasza partia będzie miała większość, a jaką to się okaże po podliczeniu głosów. W Dumie Państwowej znajdą się jeszcze 3 ugrupowania: LDPR, KPFR i Sprawiedliwa Rosja. SPD wygrała wybory w Berlinie i pozostanie u władzy w tym landzie przez kolejne 5 lat. Tak wynika z pierwszych sondaży powyborczych. Prawicowa antyislamska Alternatywa dla Niemiec dostała 11,5% głosów. SPD zdobyła 23%, a CDU zaledwie 18%. Tak słaby wynik partii kanclerz Niemiec Angeli Merkel nie wystarczy, by HDC dalej rządzili w Berlinie w koalicji z socjaldemokratami. Socjaldemokraci rządzą w stolicy Niemiec w różnych koalicjach już od 15 lat. Tysiące drzew ocalają na trasie kolejki WKD z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, m.in. przez podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, czyli Brwinów, Podkowę Leśną i Milanówek. Wspólna kampania stowarzyszeń oraz samorządów sprawiła, że przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów przy torach kolejowych zostały złagodzone. To dobra wiadomość, szczególnie dla byłych letnisk, mówi Krystyna Ładyżyńska-Adamowicz, konserwator do spraw zieleni zabytkowej w Podkowie Leśnej. Została wpisana do rejestru zabytków w 1981 roku z woli mieszkańców i jest tu chroniony układ przyrodniczy, układ roślinności w mieście i układ urbanistyczny. Wycięcie drzew w promieniu 15 metrów od torów zmieniłoby zasadniczo miasto. Zmieniłby się charakter tej trasy przelotowej, tranzytowej, komunikacyjnej przez miasto. Zmieniłaby się otulina wielu działek, które tutaj dotykają do torów. Ludzie byliby mocno pokrzywdzeni tym, że nagle odsłania im się szeroki widok na tory, na teren ich działek wpływa hałas, zapylenie, kurz, upał. Po zmianie na trasie WKD-ki znikną tylko drzewa chore, połamane i niebezpiecznie pochylone nad torami. Zakończył się weekend otwarcia Wrocławskiego Domu Literatury. Przy przejściu Karancarskim można było porozmawiać z pisarzami, poetami i znawcami twórczości literackiej. Drugi dzień imprezy rozpoczęła debata wokół Różewicza z udziałem Marii Dębicz, profesora Jacka Łukasiewicza oraz wrocławskiego fotoreportera Adama Hawałeja, który wspominał wyjątkową sesję zdjęciową z udziałem Tadeusza Różewicza. W pewnym momencie pan Różewicz mówi: idziemy. Był ucharakteryzowany na śmieciarza, Menela i tak dalej.
No i wchodzi do śmietnika, wysypuje, cały czas fotografuje. Ani jednego słowa nie było, czy mam fotografować, czy nie. Weszliśmy obaj w konwencji. Zdjęcia dokumentujące nietypowy happening można oglądać w książce pod tytułem Śmietnik. Prognoza pogody. W nocy w północnej połowie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Miejscami opady, zwłaszcza na południu. Temperatura minimalna od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 9 w centrum do 13 na południu. W kotlinach górskich będzie jeszcze trochę chłodniej, około 9 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany północno-wschodni i wschodni. Jutro na południu Polski też zachmurzenie duże, miejscami opady, na pozostałym obszarze słonecznie. Temperatura wyniesie od 14 do 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 6 minut po północy, czas na audycję naczelnej redakcji programów katolickich. Polskie Radio 24. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Maciej Makuła, redaktor naczelny redakcji programów katolickich Telewizji Polskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, szczęść Boże. Spotykamy się w Dniu Środków Społecznego Przekazu. To wyjątkowy dzień w Kościele katolickim. Po raz 50. jest on przeżywany w skali całego świata. Papież Franciszek wystosował na tę okoliczność specjalne orędzie. W tym roku nosi ono tytuł Komunikacja i Miłosierdzie, owocne spotkanie. Proszę księdza, czy taki dzień w Kościele jest potrzebny? Taki dzień jest bardzo potrzebny w Kościele i jest bardzo, bardzo ważny. W tym dniu mówimy o tym, jak bardzo ważna jest komunikacja międzyludzka. Rozmowa, patrzenie sobie w oczy, nawet gestykulacja. Papież w orędziu na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu zwrócił nam również uwagę, że bardzo mocno komunikujemy się, w sposób właściwy możemy się komunikować przez media, szczególnie przez media społecznościowe, i ta komunikacja jest jak najbardziej dobra. Trzeba o nią zadbać, żeby ona była dobra. Także tego dnia, zgodnie z tytułem orędzia papieża na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, mówimy, jak rozmawiać, jak komunikować z miłosierdziem. To ważny temat przeżywany w Roku Miłosierdzia, w jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Warto przypomnieć, że Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest w Kościele po raz 50. Inicjatywa powstała tuż po Soborze Watykańskim II. To duży czas, żeby obejmować w Kościele refleksją media. To ważne też pewne podsumowanie tego, w jaki sposób działa apostolstwo poprzez media, bo do tego został ustanowiony ten dzień jako dzień refleksji nad apostolstwem. Apostolstwem poprzez media, także modlitwą za media katolickie. Jak to jest kierować redakcją katolicką, redakcją programów katolickich w takim medium jak telewizja publiczna? Dla mnie, jako dla kapłana, dla salezjanina, dla osoby konsekrowanej, kierowanie redakcją programów katolickich w Telewizji Polskiej to jest bycie narzędziem w ręku Ducha Świętego. Chciałbym być takim narzędziem i cała redakcja jest takim narzędziem w ręku Ducha Świętego, jest również głosem Kościoła katolickiego w Polsce i zrobię wszystko, chciałbym zrobić wszystko z pomocą łaski Bożej, żeby być tym pokornym narzędziem w ręku Ducha Świętego. Mówię pokornym od strony człowieka, natomiast Duch Święty, który jest Bogiem, może robić tak niesamowite rzeczy, może robić wręcz cudowne rzeczy, także spodziewam się, że poprzez swoje pokorne narzędzia Duch Święty będzie robić wspaniałe rzeczy przez naszą redakcję. Czy tematów apostolstwa, ewangelizacji, tego, co jest dobrą nowiną, brakuje dzisiaj w mediach? Czy księdza zdaniem ten temat, tematy Ewangelii, takie przesłanie, które niesie Jezus Chrystus, jest dzisiaj obecne, czy wybrzmiewa, czy brakuje właśnie takich wartości, jakie niesie Kościół? Coraz więcej w mediach mówimy o Jezusie Chrystusie, coraz więcej mówimy o ewangelizacji. Myślę, że nasza redakcja, głównym celem redakcji katolickiej powinna być ewangelizacja na różne sposoby. Czasami to może być ewangelizacja wprost, kiedy wprost będziemy mówić o Jezusie Chrystusie, kiedy wprost będziemy wypowiadać to piękne imię, przed którym złe duchy drżą, a czasami będzie to ewangelizacja w sposób zupełnie inny, nie wprost. Słuchacze i widzowie mają nastawieni są na różny odbiór, mają różne potrzeby, także chcielibyśmy dywersyfikować nasz przekaz ewangeliczny. Ale celem jest zawsze ewangelizacja w imię Jezusa Chrystusa. Wracając do przesłania, które zostawił nam na ten przeżywany dzisiaj dzień
Ojciec Święty Franciszek, to trzeba chyba spojrzeć także na wyjątkowe zagadnienie, takie jak emocje, jak takie gesty, które papież przywołuje. To nie jest list, który opowiada nam o mediach, to nie jest list, który opowiada nam także o tym, jak media powinny komunikować. To jest rzecz raczej, która pokazuje nam sposoby, to nie co komunikować, ale w jaki sposób. Dobrym gestem, dobrym spojrzeniem, dobrym słowem. Bardzo mi się podoba w tym tekście papieża Franciszka takie zdanie, abyśmy rozmawiając ze sobą, komunikując, nie udawali głuchych, żebyśmy wysłuchiwali siebie nawzajem. A słuchanie siebie nawzajem zobowiązuje. Muszę poświęcić czas osobie, która mnie słucha, energię. Właśnie papież zwraca uwagę na to, żeby słuchać czynnie. Oczywiście, jak będę słuchać kogoś biernie, to wtedy nie zmarnuję mojej energii, ale też nie wysłucham tego drugiego człowieka. I papież mówi, żebyśmy traktowali tak naprawdę komunikację tego drugiego człowieka, który do mnie przychodzi, jako ziemię świętą, coś pięknego, coś nowego, coś fantastycznego, bo tam w tym człowieku jest sam Chrystus. Ja bardzo lubię takie porównanie, żebyśmy każdego człowieka, który do nas przychodzi, traktowali tak, jakby sam Jezus Chrystus do mnie przychodził. Dosłownie tak, gdyby przede mną była monstrancja, ta, którą znamy z kościołów, monstrancja z żywym i prawdziwym Jezusem Chrystusem. Papież przypomina, że każde komunikowanie, każda komunikacja to przestrzeń do stworzenia spotkania, możliwość zainicjowania dialogu. Właśnie na tym Ojciec Święty się koncentruje, żebyśmy nie zapominali o tym, jak dużo rzeczy zależy od tego, w jaki sposób rozmawiamy ze sobą. Papież mówi w tym tekście, że komunikacja ma moc budowania mostów. Wtedy, kiedy nie komunikujemy, nie rozmawiamy, nawet nie patrzymy na siebie, nie wysłuchujemy siebie do końca, nie poświęcamy czasu na spotkanie, na wysłuchanie siebie do końca prawdziwie, to wtedy ciężko nam będzie zbudować mosty pomiędzy sobą. Będzie dziura, będzie przestrzeń. Będziemy stać po przeciwległych stronach brzegu rzeki, może będziemy krzyczeć do siebie nawzajem, może będziemy widzieć siebie w oddali, jakieś takie małe punkciki, ale nie będzie pomiędzy nami mostu, nie będzie tego momentu spotkania, nie będzie tego wysłuchania, nie będzie komunikacji, a w konsekwencji też nie będzie współpracy i nie będzie poznania się z tym drugim człowiekiem. A to jest tak naprawdę jedna z najpiękniejszych rzeczy, które można spotkać w życiu, poznawać drugiego człowieka, który do mnie przychodzi. Tak jak ksiądz zauważył, dużo dzisiaj zależy od mediów społecznościowych, które także przywołuje papież Franciszek. To media, które zmieniają naszą rzeczywistość, zmieniają nasze sposoby komunikowania. Dzisiaj coraz częściej sięgamy po telefon komórkowy, już rzadziej oglądamy telewizję bezpośrednio, przeglądamy materiały, które emituje telewizja czy radio za pomocą różnych urządzeń mobilnych. Otwieramy je także na komputerze. W jaki sposób ta rzeczywistość może zmienić sposób postrzegania Kościoła? Także w perspektywie komunikowania i Dnia Środków Społecznego przy Karii. Papież Franciszek w orędziu na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu podpowiada nam, że media społecznościowe, środowisko cyfrowe jest placem. Jest placem, miejscem spotkań. Podpowiada nam również, że każdy, kto komunikuje poprzez media społecznościowe, ma swoją godność, jest człowiekiem. Owszem, często nie widzimy się, nawet nie słyszymy się przez media społecznościowe, ale każdy z nas ma swoją godność i papież zachęca nas do tego, żebyśmy dobrze używali media społecznościowe do tego, żeby rozmawiać i ewangelizować. My jako Salezjanie też często mówimy, że teraz największym kontynentem misyjnym jest kontynent cyfrowy i staramy się od lat jak najbardziej zagospodarować ten kontynent cyfrowy, który naprawdę jeszcze wymaga ewangelizacji. Istnienie cyfrowego kontynentu i jego wagę podkreślił po raz pierwszy papież Benedykt XVI, to on użył tego określenia, że potrzebna jest ewangelizacja właśnie w tej przestrzeni, w przestrzeni internetu. Polskie radio i telewizja polska są obecne także z przekazem katolickim, z dobrą nowiną. Od 25 lat, od tak wielu lat istnieją redakcje katolickie w radiu i w telewizji. To ważne doświadczenie, ważny bagaż informacji i sposobu komunikowania się z wiernymi także poprzez takie media. Ale jak ksiądz jako redaktor naczelny wyobraża sobie funkcjonowanie w przyszłości przez kolejne 25 lat? W jaki sposób możemy wykorzystać to właśnie, co dają nam dzisiaj media cyfrowe? To jest bardzo dobre pytanie. Jak przez najbliższe 25 lat wykorzystywać środki społecznego przekazu w Polsce do ewangelizacji? Jeszcze za wcześnie na moje konkretne propozycje, ponieważ lekko
od ponad miesiąca pracuję tutaj w redakcji katolickiej i staram się kierować redakcją katolicką, ale myślę, że za kilka miesięcy, jak już poznam kolejnych dziennikarzy, poznam jeszcze bardziej to dziedzictwo z ostatnich 20 kilku lat stworzone przez redakcje katolickie w Telewizji Polskiej, w Polskim Radiu, to wtedy powolutku będę się przygotowywać do tego, żeby ewentualnie zaproponować jakieś zmiany, zaproponować nowe pomysły i tak dalej, ale jestem tutaj nowy i potrzebuję jeszcze czasu, żeby przyjrzeć się temu wspaniałemu dziedzictwu, wspaniałej pracy moich poprzedników. Bardzo chciałbym, żeby media katolickie, przede wszystkim redakcja programów katolickich w Telewizji Polskiej, wszystkie nasze produkcje, filmy były, ja to mówię, opasywane mediami społecznościowymi. Dlatego, że bardzo często ludzie nie oglądają telewizji, pędzimy, tak, pędzimy, a kiedy jestem przed moim komputerem, a może bardziej przed smartfonem, no bo dzisiaj większość ludzi w Polsce jednak przegląda internet za pomocą telefonu komórkowego, smartfonu, to wtedy mogę sobie wybrać, odnieść się do danego programu, do danego filmu, do danego wycinku nawet produkcji związanej z redakcją katolicką. Także chciałbym, wierzę głęboko, że nam się to uda, żeby coraz więcej było mediów społecznościowych, żebyśmy byli coraz bardziej obecni jako redakcja katolicka w mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moim i Państwa gościem był ksiądz Maciej Makuła, redaktor naczelny redakcji programów katolickich Telewizji Polskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. A do usłyszenia mówi Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 24 godziny w Polsce i na świecie. A w programie m.in. wybuch na Manhattanie. Przebywający z wizytą w USA prezydent Andrzej Duda jest bezpieczny. Eksplozja miała miejsce około 20 przecznic od miejsca, w którym mieszka prezydent Andrzej Duda i polska delegacja, także oczywiście w żadnym momencie nie można było mówić o jakimkolwiek zagrożeniu. W głosowaniu do Dumy Państwowej najwięcej głosów zdobyła partia władzy Jedna Rosja. Tak przynajmniej wskazują sondażowe wyniki Exit Poll. W Rosji zakończyły się wybory parlamentarne i do władz lokalnych. Po 3 latach na łączce mają zostać wznowione prace poszukiwawcze tajnych miejsc o pochówku ofiar stalinowskiego terroru. Wiele osób czekało na ten moment, kiedy wreszcie nastąpi trzeci etap ekshumacji, czyli dokończenie całych prac na powązkach wojskowych. Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Amerykańska policja bada ładunek domowej roboty, który znaleziono w Nowym Jorku kilka godzin po eksplozji na Manhattanie. W wyniku wybuchu rannych zostało tam 29 osób. W mieście zwiększono środki bezpieczeństwa. Na razie nic nie wiadomo na temat sprawcy lub sprawców. W Nowym Jorku jest korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Ładunek wybuchowy, który eksplodował w dzielnicy Chelsea na Manhattanie, był umieszczony w koszu na śmieci. Prawdopodobnie dlatego siła jego rażenia została ograniczona i nie było ofiar śmiertelnych. Większość poszkodowanych odniosła drobne obrażenia. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. Drugi ładunek wybuchowy znaleziono 4 przecznice od miejsca eksplozji. Był to szybkowar podobny do tego, jakiego użyto podczas zamachu w Bostonie w kwietniu 2013 roku. Ze szczelnie zamkniętego garnka wystawały kable połączone z telefonem komórkowym. Nie wiadomo, co było w środku szybkowaru i dlaczego nie eksplodował. Policja analizuje nagrania z kamer wideo. W śledztwie uczestniczy FBI. Informacje o dochodzeniu otrzymuje prezydent Barack Obama. Podczas nocnej konferencji prasowej burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio mówił, że jak dotąd nie znaleziono dowodów na atak terrorystyczny. Amerykańskie władze nie wykluczają jednak takiej możliwości. Przebywający w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda nie był zagrożony. Hotel, w którym zatrzymał się wraz z małżonką, znajduje się 25 przecznic od miejsca eksplozji i w chwili wybuchu był w innej części Manhattanu. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. W chwili eksplozji w Nowym Jorku nie było żadnego zagrożenia dla prezydenta Andrzeja Dudy, informuje jego rzecznik Marek Magierowski. Prezydent przebywa w Nowym Jorku w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Magierowski powiedział dziennikarzom, że para prezydencka i polska delegacja nie znajdowały się w strefie zagrożenia. Wczorajsza eksplozja na Manhattanie miała miejsce około 20 przecznic od miejsca, w którym mieszka prezydent Andrzej Duda i polska delegacja, także oczywiście w żadnym momencie nie można było mówić o jakimkolwiek zagrożeniu. Pan prezydent oczywiście ubolewa nad tym, co się wydarzyło. Chciałby i życzy wszystkim
tym, którzy zostali ranni, poszkodowani przez tę eksplozję, aby szybko wrócili do zdrowia. Zdajemy sobie naturalnie sprawę z tego, że obrady Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych będą teraz pod wzmożoną opieką służb. W chwili eksplozji prezydent wraz z małżonką i częścią delegacji byli na kolacji wydawanej przez ambasadora Polski przy ONZ Bogusława Winida. Jak zapewnia kancelaria prezydenta, mimo eksplozji i podwyższonych środków bezpieczeństwa w Nowym Jorku, w planie Andrzeja Dudy nie znajdą żadne zmiany. Prezydent odwiedził dziś Częstochowę w Pensylwanii. Wraz z małżonką złożył wizytę w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Doylestown. W programie było m.in. spotkanie z Polonią. Jesteśmy przede wszystkim dumni, że zechciał nas podwiedzić, tak? Tak, głowa Polski, głowa państwa. Wielkie emocje, przeżycie, to jest jednak coś, co możemy zobaczyć na własne oczy. Nierzadko się zdarza, żeby do nas tutaj sam prezydent odwiedził. Mieliśmy tu już papieża, mieliśmy premier, mieliśmy już różnych przedstawicieli naszego rządu, ale osobiście prezydent Duda jeszcze tu nie był, dlatego witamy go tutaj u nas i uważam, że to jest wielki zaszczyt dla Polonii tutaj w Ameryce, w Częstochowie. Cieszymy się, że osobiście zobaczymy pana prezydenta. Kochamy go. Uroczystości w Doylestown rozpoczęły się od mszy w kościele, który jest częścią udekorowanego polskimi flagami kompleksu zwanego duchową stolicą Polonii. Następnie prezydencka para zwiedziła sanktuarium. Podczas spotkania z Polonią prezydent Duda wręczył odznaczenia 5 działaczom polonijnym. Wśród nich przeorowi Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, ojcu Rafałowi Walczykowi. Prezydent wygłosił przemówienie, a następnie udał się na przylegający do świątyni cmentarz. Tam odsłonił pomnik żołnierzy wyklętych. Monument zaprojektowali i wykonali polscy artyści mieszkający w Stanach Zjednoczonych Bożena i Andrzej Praszczyk, a przedstawia on wydobywające się z ziemi trzy postaci: Danuty Siedzików Inki, rotmistrza Witolda Pileckiego i Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Jak powiedział polskiemu radiu przeor Walczyk, pomnik symbolizuje przywracanie żołnierzom wyklętym należnego miejsca w pamięci Polaków. Tymczasem w Rosji zakończyły się wybory parlamentarne i do władz lokalnych. Sondażowe wyniki Exit Poll wskazują, że w głosowaniu do Dumy Państwowej najwięcej głosów zdobyła rządząca partia Jedna Rosja z poparciem 44,5%. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na kolejnych miejscach uczestnicy sondażu Exit Poll wskazali Liberalno-Demokratyczną Partię Rosji z poparciem 15,3%, Komunistyczną Partię Federacji Rosyjskiej, na którą oddało swój głos 14,9%, i Sprawiedliwą Rosję z wynikiem 8,1%. Tym samym potwierdziły się przedwyborcze sondaże wskazujące, że w nowej Dumie Państwowej znajdą się te same cztery partie, które zasiadają w Izbie Niższej od wielu lat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wielka Brytania nie dopuści do powstania unijnej armii i jej zjednoczonego dowództwa, co Paryż i Berlin planują na połowę przyszłego roku. Brytyjski minister obrony Michael Fallon zareagował stanowczo na inicjatywę zaprezentowaną przez Niemcy i Francję na szczycie Unii w Bratysławie. Więcej na ten temat z Londynu Grzegorz Drymer. Nie dojdzie do tego, powiedział Michael Fallon Timesowi. Jesteśmy nadal pełnym członkiem Unii i będziemy się opierać wszelkim próbom rywalizacji z NATO. Zawsze obawialiśmy się niepotrzebnego dublowania tego, co już mamy w postaci NATO. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział Timesowi, takie groźby blokowania naszych planów nie ułatwią i tak trudnych negocjacji, kiedy Wielka Brytania przyjdzie do nas w przyszłym roku z czapką w ręce w sprawie warunków Brexitu. Czy jednak weto Londynu rzeczywiście coś tu zmieni? Poprzednik Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej Herman Van Rompuy stwierdził w wywiadzie udzielonym BBC, że te negocjacje będą i tak bardzo trudne. Wielka Brytania była już wcześniej członkiem Unii Europejskiej na bardzo specjalnych zasadach. Nie była członkiem strefy euro i strefy Schengen. Nie wdrożyła pakietu socjalnego, prawnego i tak dalej, więc nie miała już w Unii wielu przyjaciół. Powiedział Van Rompuy BBC. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Antyislamska Alternatywa dla Niemiec dostała się do kolejnego regionalnego parlamentu w Niemczech. W dzisiejszych wyborach w Berlinie ugrupowanie uzyskało jednak dużo słabszy wynik niż w innych landach.
z niemieckiej stolicy Wojciech Szymański. Według sondażu opublikowanego przez telewizję ARD Alternatywa dla Niemiec dostała w Berlinie niecałe 12% głosów, zajmując piąte miejsce. W niedawnych wyborach w Landzie Mecklenburgia Pomorze Przednie Alternatywa dostała prawie 21% głosów. W Saksonii-Anhalt było to ponad 24%. Wybory w Berlinie zgodnie z oczekiwaniami wygrała socjaldemokratyczna SPD, zdobywając 23% głosów. Na drugim miejscu jest chadecka CDU Angeli Merkel z wynikiem 18%. Koalicja SPD i CDU rządziła Berlinem przez ostatnie 5 lat. W porównaniu z wyborami z 2011 roku obie partie wyraźnie straciły jednak poparcie, dlatego koalicji w tym kształcie nie będzie można kontynuować. SPD musi znaleźć sobie nowych partnerów do rządzenia w stolicy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W kilkudziesięciu miastach w Belgii, również w stolicy, czyli w Brukseli, dziś obchodzony był Dzień bez samochodu. Po raz 15 organizowana była akcja, która ma uświadomić, że motoryzacja jest szkodliwa dla środowiska. Beata Płomecka. W miastach, które przyłączyły się do akcji, dziś mogą jeździć tylko pojazdy uprzywilejowane, także te, które dostały specjalne pozwolenia oraz komunikacja miejska. Policja pilnuje, by kierowcy przestrzegali zakazu. Drogi są więc prawie puste. Zwykle stoimy tu w korku. To tylko raz w roku jest taki dzień i bardzo fajnie się jedzie właśnie do kościoła rowerem. Jest bardzo bezpiecznie. Bardzo ładna pogoda, wszyscy są na rowerach, na hulajnogach, na deskorolkach, rolkach i tak dalej. Jest bardzo przyjemnie. Mieszkańcy Brukseli mówią też, że dzięki akcji mogą na nowo odkryć miasto. Okazja zobaczyć coś, co otwierają raz na rok. Bo ta niedziela w Brukseli to nie tylko dzień bez samochodu, ale też dzień dziedzictwa i otwarte są wszystkie zabytkowe miejsca i budynki, w tym również te, które na co dzień są zamknięte. Beata Płomecka, Polskie Radio. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Pracodawcy mają nowe obowiązki związane z delegowaniem pracowników. Ustawa o delegowaniu weszła w życie 18 czerwca, a teraz mija termin składania oświadczeń o delegowaniu w nowej formie, wyjaśnia Grzegorz Baczewski, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan. Firma świadcząca usługi za granicą, ale zatrudniająca pracowników polskich w Polsce i oddelegująca do wykonania tych usług czasowo tych pracowników, ma z jednej strony obowiązek stosowania polskie przepisy prawa pracy, ponieważ pracownik zatrudniony jest w Polsce, ale część przepisów mają być stosowane zgodnie z regulacjami, które obowiązują w kraju świadczenia usług. To są przepisy dotyczące urlopu, wypoczynku, godzin pracy, minimalnego wynagrodzenia itd. Inspektoraty zagraniczne, mimo że polska firma zatrudnia pracowników w Polsce, mają możliwość kontrolowania tych przepisów, które są wymagane poza Polską. Średnie ceny wynajmu pokoi akademickich rosną z roku na rok. W tym, w porównaniu z ubiegłym rokiem akademickim, są wyższe o mniej więcej 10%. Tak przynajmniej wynika z danych portalu OLX.pl. Najwięcej za wynajem takiego lokum zapłacą studenci w Warszawie, a najmniej w Rzeszowie. W stolicy średnia cena najmu wynosi 754 zł, choć są dzielnice, takie jak na przykład Wilanów, gdzie trzeba zapłacić niemal 1000 zł. To mniej więcej tyle, ile średni czynsz za wynajęcie kawalerki w Szczecinie, mówi autorka raportu Aleksandra Kubicka. Kolejnym drogim dla studentów miastem jest Gdańsk. Tam średnia cena pokoju dla jednej osoby wynosi 721 zł. Na trzecim miejscu w rankingu ośrodków akademickich znalazł się Wrocław ze średnią ceną 717 zł. Na kolejnych miejscach znalazły się takie miasta jak Kraków, Katowice i Poznań. Najtaniej jest w Lublinie, Bydgoszczy i Rzeszowie. Na końcu naszego zestawienia znalazły się mniejsze ośrodki akademickie. Najtańsze oferty pokoi jednoosobowych pochodzą z Rzeszowa. Tam ta średnia spadła poniżej 500 zł i można upolować już jakiś przyjemny pokój za średnio 475 zł. Raport powstał na podstawie prawie 14 tysięcy aktualnych ogłoszeń w serwisie OLX.pl. Wzrosła liczba pasażerów korzystających z usług spółki PKP Intercity. Przewoźnik opublikował dane za czerwiec, lipiec i sierpień. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba pasażerów wzrosła o ponad 20%. W sumie w czasie sezonu letniego z usług przewoźnika skorzystało 11 milionów pasażerów. Jak mówi Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity, to zasługa między innymi większej liczby połączeń do najpopularniejszych miejscowości turystycznych w kraju.
Do jej dyspozycji było ponad 90 dodatkowych pociągów wakacyjnych. Codziennie kursowało ponad 400 składów, zarówno po Polsce, jak i po Europie, a średnio na dobę we wszystkich naszych składach było dostępnych ponad 121 tysięcy miejsc. W czasie wakacji największą popularnością cieszyły się trasy z Warszawy do Krakowa oraz do Trójmiasta. Za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje dnia w skrócie, a po nich wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Jeszcze niedawno wydawało się, że nasz świat jest stabilny i przewidywalny. Dzisiaj nic nie jest takie, jak było. Jak się zmienia światowa szachownica, o tym w każdy poniedziałek o godzinie 21.33. Grzegorz Ślubowski serdecznie zaprasza. Autopromocja. 30 minut po północy. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. Wszystkie 29 osób rannych w wybuchu na nowojorskim Manhattanie zostało wypisanych ze szpitali. Równocześnie śledczy starają się ustalić motywy i sprawców eksplozji, do której doszło wczoraj nad ranem polskiego czasu. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio powiedział, że wciąż nie wiadomo, czemu podłożono domowej roboty bombę, czy atak miał podłoże polityczne lub osobiste, ale powiedział, że na pewno było to działanie celowe. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo powiedział tymczasem na konferencji prasowej, że wybuch był aktem terroryzmu, jednak nie powiązanym z międzynarodowym terroryzmem. Śledztwo jest w początkowej fazie, jednak nie znaleziono powiązań z tak zwanym państwem islamskim ani z inną grupą terrorystyczną. Andrew Cuomo poinformował, że na służbę zmobilizowano około 1000 dodatkowych funkcjonariuszy, którzy strzegą bezpieczeństwa na lotniskach, dworcach kolejowych i na stacjach metra. Poznać i zrozumieć to cel, jaki stawia przed młodymi ludźmi Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Zadanie to ułatwić ma cykl wykładów zatytułowanych Sztuka jak bazuka. Przedmiotem dyskusji artystów i uczniów będzie m.in. postmodernizm i pop-art. Twórczy dialog i jego efekty będą miały także praktyczne, szkolne zastosowanie. Zdobyta wiedza przyda się z pewnością nie tylko podczas obcowania ze sztuką, ale i w czasie egzaminu maturalnego, przekonuje Zbigniew Belowski, wicedyrektor elektrowni. Sztuka jak bazuka, więc bazuka jako symbol pewnego silnego uderzenia, silnego rażenia. To jest cykl 10 spotkań adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest prezentacja zjawisk kulturowych ważnych z punktu widzenia współczesnej sztuki, filozofii, literatury. Młodzi ludzie są otwarci na propozycje elektrowni. Ich zdaniem spotkanie z artystami, wykłady i dyskusje pomogą im odbierać przekaz i rozumieć współczesne dzieła. Trudne dla młodych ludzi odbiór takiej sztuki. Dla nas przede wszystkim to jest trudne do zrozumienia i takie zajęcia myślę, że na pewno by nam pozwoliły je poznać trochę bardziej. Normalny nastolatek nie jest w stanie zrozumieć tak rozbieżnie sztuki, jaką właśnie jest sztuka współczesna. Wcześniej muzeum adresowało swoją ofertę do najmłodszych. Były już dobranocki w elektrowni i wakacyjne warsztaty bajkowe. Europejski Tydzień Mobilności na ulicy Kazimierza Wielkiego w centrum Wrocławia. Kilka ton trawy rozłożono na jezdni, którą zamknięto dla ruchu. Akcja ma przypomnieć, że miasto, a w szczególności jego ścisłe centrum, nie musi należeć wyłącznie do samochodów. Tym bardziej, że tak kiedyś wyglądały okolice, gdzie dziś mieści się siedziba Europejskiej Stolicy Kultury. Przypomina organizatorka akcji Joanna Męczyńska. Tak było kiedyś. Przywołujemy to, co było kiedyś, przywołujemy przeszłość. Była trawa, były róże. Przypominamy sobie te czasy, kiedy nie było tutaj ruchu ulicznego, kiedy był rzeczywiście tempo było wolniejsze. Akcja zakończyła się o godzinie 19. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz mamy 33 minuty po północy. Wracamy do magazynu informacyjnego. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju.
Na rozpoczęcie trzeciego etapu prac ekshumacyjnych na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach czeka wiele rodzin bohaterów antykomunistycznego podziemia, mówi historyk i prezes Fundacji Łączka Tadeusz Płużański. W nadchodzącym tygodniu, po 3 latach na Łączce, mają zostać wznowione prace poszukiwawcze tajnych miejsc pochówku ofiar terroru czasów stalinowskich. Zespół profesora Krzysztofa Szwagrzyka ma nadzieję na odnalezienie m.in. szczątków generała Augusta Emila Fildorfa Nila, rotmistrza Witolda Pileckiego oraz pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Tadeusz Płużański zaznacza, że na tę chwilę czekają bliscy pomordowanych. Wiele osób czekało na ten moment, kiedy wreszcie nastąpi trzeci etap ekshumacji, czyli dokończenie całych prac na Powązkach wojskowych. Rodziny czekają przede wszystkim, rodzina Witolda Pileckiego, rodziny innych bohaterów. Mają nadzieję, tak jak my wszyscy, że pozostała setka żołnierzy wyklętych, niezłomnych, działaczy politycznych, którzy prowadzili prace antykomunistyczne, że oni zostaną wszyscy wydobyci. Prace rozpoczną się w kwaterze EU i mają potrwać 3 tygodnie. W tym miejscu w latach 80. bezpieka budowała groby i pomniki, pod którymi ukryto doły śmierci z zamordowanymi ciałami więźniów. Na pierwszy ogień pójdzie kwatera EU. W tym miejscu będą prowadzone badania. Większość grobów, tych, które zostały tam ustawione na górze w latach 80., począwszy od roku 1982, zostało już przesuniętych. Prace na Łączce można już prowadzić. Ostatni etap prac odbędzie się w przyszłym roku. Jak mówi Płużański, wówczas przeszukany zostanie teren kwatery EU2. W kolejnym etapie, bo wszystkich ekshumacji niestety nie uda się przeprowadzić w tym roku, profesor Szwagrzyk potwierdził, że przyszły rok będzie tą datą ostateczną, kiedy prace będą kończone. Wtedy trzeba będzie spenetrować cały obszar kwatery EU2. Dotychczas z kwatery EU wydobyto szczątki ponad 200 osób, około 40 z nich zidentyfikowano. Poszukiwanych jest jeszcze ponad 90 osób, które zostały stracone w latach 40. i 50. Tymczasem w Lublinie rozpoczęły się obchody Tygodnia Pamięci o Majdanku. Po mszy w intencji pokoju z udziałem byłych więźniów uczestnicy przeszli pod mauzoleum, by pomodlić się przy prochach pomordowanych więźniów. Modlitwę poprowadził profesor Kul. Ksiądz Edward Walewander. Pamiętać, robić wszystko, żeby się nie powtórzyło. Nie stawiać Pana Boga poza nawias. Tworzyć rzeczywistość z Bogiem. Niemcy, naziści, sowieccy okupanci zanegowali Boga. I dlatego doszło do tragedii. Wyciągajmy wnioski z historii. Choćby się chciało, to tego i tak nie da się zapomnieć, mówi była więźniarka. Na Majdanku byłam dzieckiem tu umierającym, ale na Majdanek przyjeżdżał samochód PCK. Matka jak zwykle z płaczem prosi, błaga, żeby mnie zabrano, bo można było tam przemycić kilkoro dzieci i znalazłam się w szpitalu. Dzięki temu żyję. A jutro uczniowie klas 5 i 6 spotkają się z jedną z byłych więźniarek, Stanisławą Kruszewską. Kościół katolicki w Polsce po raz 50. obchodzi Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W parafiach odprawiane są modlitwy za dziennikarzy. Kościół powinien korzystać z mediów, mówi przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. W obecnym czasie trudno ograniczyć się tylko do tego przekazu słownego, takiego, z jakim mamy do czynienia w parafiach, które jest najważniejsze, ale ono zyskuje wielce, jeśli jest wsparte właśnie przez media. Ewangelia dociera do większej ilości ludzi i na pewno może w szczególności dotknąć tych, których trudno znaleźć w kościele. Co roku na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież przygotowuje specjalne orędzie. Tym razem było ono zatytułowane Komunikacja i Miłosierdzie. Owocne spotkanie. Tym razem chodzi nie tylko o zwykły przekaz Ewangelii, ale też i o pewne ukierunkowanie tej Ewangelii na miłosierdzie. Z jednej strony my sami jako grzesznicy wiemy, że potrzebujemy miłosierdzia, z drugiej strony też i ze względu na doznane miłosierdzie powinniśmy też się bardziej otwierać w kierunku tych, którzy są najsłabsi, którzy bardzo potrzebują naszego miłosierdzia jako odblasku tego światła, które idzie od samego Chrystusa. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu ustanowił papież Paweł VI. Po raz pierwszy był on obchodzony 7 maja 1967 roku.
Dzieło pomocy Ad Gentes świętuje 10. rocznicę powstania. Od początku swego istnienia dzięki ofiarności Polaków organizacja wspiera finansowo pracę religijną, socjalną i medyczną naszych misjonarzy. Centralne uroczystości rocznicowe odbyły się w Ełku. Ksiądz Zbigniew Sobolewski, dyrektor dzieła pomocy Ad Gentes, podkreśla, że co roku kierowana przez niego organizacja pomaga kilkuset misjonarzom. W ciągu całego dziesięciolecia zrealizowano prawie 1500 projektów. Dziś będzie okazja, aby za to wszystko podziękować, dodaje ksiądz Zbigniew Sobolewski. Pragniemy dziękować Panu Bogu za to wielkie dobro, które dokonało się, za nasze misjonarki, misjonarzy, którzy w dalekich krajach pełnią posługę miłosierdzia. Na misjach działalność religijna jest powiązana z pomocą charytatywną, socjalną, edukacyjną i zdrowotną, mówi siostra Donata Krupa, pracująca w Kamerunie. Moja obecność nie zawęża się do osoby siostry zakonnej czy pielęgniarki, obejmuje większe obszary. Muszę być dla nich jednocześnie siostrą i matką, jednocześnie tą, która pokaże, jak trzeba pracować, i oni się tego uczą. Centralne uroczystości jubileuszowe w Ełku rozpoczną się o godzinie 13:00 mszą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Odprawi ją biskup Jerzy Mazur. Po modlitwie rozpocznie się rodzinny festyn. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. O wychowaniu na wartościach katolickich, patriotycznych, w uczciwości i szlachetności mówił w homilii krajowy duszpasterz Sybiraków. Te wartości, wpajane przez rodziców i wychowawców, pozwoliły Polsce podnieść się z pożogi wojennej. Podczas mszy w kościele Świętego Krzyża w Warszawie ksiądz Zdzisław Banaś przypomniał wydarzenia sprzed 77 lat, kiedy to 17 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Armię Czerwoną. Jesteśmy świadkami fałszowania prawdy o wrześniu 1939 roku okupacji niemieckiej i sowieckiej. Dlatego tak bardzo trzeba je bronić i na nie budować naszą narodową tożsamość. Taki też jest program Związku Sybiraków, który wzywa do pamięci o zmarłych oraz nadziei przebaczenia dla żywych. Ksiądz Zdzisław Banaś powiedział też w homilii, że rozliczenie za krzywdy wyrządzone niewinnym, oszukanym i mordowanym należy zostawić Bożej Sprawiedliwości. A na Jasnej Górze modlili się członkowie Solidarności. 34. ogólnopolska pielgrzymka ludzi pracy przebiegała pod hasłem Miłosierdzie przychodzi przez Maryję. Krajowy duszpasterz ludzi pracy, arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, mówiąc o intencjach modlitewnych, wskazał również na problem wolnych od pracy niedziel. Dzisiaj stoimy znowu przed tym wyzwaniem, żeby ograniczyć pracę w niedzielę. Chcemy się o to modlić, prawda? Nie chodzi o to, żeby w ogóle nie, żeby jednak ktoś chleb mógł kupić, ale żeby to nie było tak jak w tej chwili, że niedziela nie jest jakoś należycie świętowana, szanowana, nie jest przeżywana w rodzinie, że są te grupy pracowników, które nie uczestniczą w niedzielnej mszy świętej, więc myślę, że to jest dobry kierunek. Tegoroczna pielgrzymka przypada w 40. rocznicę Radomskiego Czerwca 1976 roku. Jednym z jej patronów był ksiądz Roman Kotlarz, nazywany męczennikiem Radomskiego Czerwca. Księdza Kotlarza wspominał w homilii biskup Piotr Turzyński z Radomia. Bardzo piękną i niezwykłą postacią Radomskiego Czerwca jest ksiądz Roman Kotlarz, który był solidarny z robotnikami, stał się głosem robotników, którym nie pozwalano mówić. Zapłacił za to najwyższą cenę. Zmarł z wycieńczenia, stając się męczennikiem Czerwca 76 roku. Pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę zainicjował w 1983 roku błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, obecnie patron Solidarności. Przez wiele lat pielgrzymowała z Solidarnością matka błogosławionego Marianna. W tegorocznej pielgrzymce udział wzięli członkowie rodziny księdza Popiełuszki. Siostra Teresa, bracia Józef i Stanisław z rodzinami, brata błogosławionego Alfreda Popiełuszko, wspomina pierwsze pielgrzymki. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak się rozszerzyła ta pielgrzymka. Przecież ksiądz Jerzy zaczyna od kilku osób. Musimy przecież nieść jego testament. Józef, mój mąż, 2 lata tego starszy od księdza Jerzego, oni się razem wychowywali. Chcemy prowadzić jego dalszy testament. Gdzie zapraszają, tam jedziemy.
Cieszymy się, że tyle ludzi pamięta. A na pielgrzymce obecni byli również Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Roman Giedroyć, główny inspektor pracy, Agnieszka Lenartowicz-Łysik, społeczny doradca prezydenta RP, odczytała list prezydenta Dudy do pielgrzymów. Ma być smacznie, ale przede wszystkim zdrowo. Taki cel stawia sobie radomska Caritas, która rozpoczyna realizację programu dożywiania najmłodszych. Na symbolicznym żółtym talerzu znajdą się pieczywo, owoce i warzywa. Projektem objętych zostanie około 200 dzieci. Młodzi ludzie, którzy jedzą zbilansowane posiłki, mniej chorują, lepiej się uczą i łatwiej utrzymać im prawidłową wagę. Odpowiednia dieta to podstawa, przekonuje Anna Lis z radomskiej Caritas. Adresatami akcji Żółty Talerz są wszystkie maluchy, bez wyjątku. Kolega idzie na świetlicę, no to ja też pójdę zobaczyć, co tam jest. On może wziąć te chipsy, bo mama zapomniała obiadu kupić czy tam przygotować. I on weźmie te chipsy i zje te chipsy, ale tutaj przyjdzie i zobaczy, że o, fajne są kanapki na przykład. I mama, może byś mi zrobiła kanapkę, bo to nie jest dużo czasu. W ramach tego programu to żywianiem obejmiemy nasze dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej Caritas, ze świetlicy sióstr Halitek, Centrum Nauki Zabawy Bajka i podopiecznych pedagogów ulicy. Do programu przystąpiło 5 diecezjalnych Caritas w kraju, a skorzysta z niego, jak się szacuje, około 5000 dzieci. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Miasta coraz większą wagę przywiązują do prawidłowego oznakowania ulic i jego ujednolicenia. Niektóre wynajmują specjalistów, by opracowali specjalne znaki graficzne charakterystyczne dla całego miasta. Tak stało się na przykład w Sochaczewie, gdzie motywem przewodnim będzie klawisz fortepianu, mówi wiceburmistrz Sochaczewa Dariusz Dobrowolski. W systemie informacji miejskiej przewodnim elementem jest klawiatura fortepianowa i klawisze fortepianowe. I takie też elementy po prostu znajdą się na tablicach informacyjnych, na elementach oznakowania budynków, jak również przystankach autobusowych. Z prostej przyczyny, Fryderyk Chopin, Żelazowa Wola. Nie było potrzeby szukać dalej elementu, który mógłby zafunkcjonować w przestrzeni publicznej w mieście Sochaczewie. Promowałoby to nasze jakoś miasto w ten sposób? No na pewno dla Sochaczewa to by był plus, tym bardziej, że Chopin jest naszym patronem, u nas się urodził, mamy muzeum. Myślę, bardzo dobry pomysł. Wymiana oznakowania zostanie rozłożona na kilka lat. Może kosztować nawet ponad 2 miliony złotych, a miasto chce ponieść koszty, bo system łączy walory estetyczne, porządkujące i promocyjne. Pierwszą rocznicę utworzenia świętuje litewsko-polsko-ukraińska brygada. Brygada jest w trakcie osiągania pełnej gotowości operacyjnej, mówi major Wojciech Jakubczuk z sekcji wizyt i protokołów Wielonarodowej Brygady. Mamy już obsadzone kluczowe stanowiska dowództwie brygady i teraz szkolimy się intensywnie do głównego przedsięwzięcia, które będzie przeprowadzone pod koniec tego roku, czyli ćwiczenie certyfikujące brygadę i sprawdzające jej gotowość do dowodzenia pododdziałami deklarowanymi do brygady przez poszczególne państwa ramowe. Misją brygady jest udział w operacjach wsparcia pokoju pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, bądź też pod auspicjami Unii Europejskiej. Po mszy w kościele garnizonowym w Lublinie zagrała orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych, a jutro część oficjalna uroczystości, które odbędą się na placu teatralnym w Lublinie. Wojskowe zakłady lotnicze Warszawa-Okęcie są gotowe do modernizacji samolotów szkolnych Orlik. Chodzi o 12 sztuk najstarszej wersji tych maszyn. Generał w stanie spoczynku Leszek Cwojdziński, który doradza zarządowi spółki, przekonuje, że proces unowocześnienia Orlików to prosty zabieg. Samoloty mogłyby być włączone w platformę służącą do szkolenia przyszłych pilotów F-16, gdyby w ich kabinach zamontowano nowoczesne urządzenia. Należałoby wprowadzić do platformy tej latającej, która będzie pierwszym samolotem, pewne udogodnienia. I tymi udogodnieniami jest dostosowanie architektury kabiny tego samolotu do architektury samolotu F-16. To dzieje się bardzo prosto. Stawia się tam monitory, displeje wielofunkcyjne, które przekazują informacje o stanie samolotu, o stanie lotu, informacje o tym, co dzieje się na zewnątrz w przestrzeni powietrznej. Zakłady z Okęcia są gotowe do podjęcia prac przy wysłużonych Orlikach w każdej chwili. Generał Cwojdziński uważa, że to tylko kwestia decyzji kierownictwa resortu obrony. 12 Orlików w wersji TC-1, które skończyły swój resurs i żywot, w tej chwili znajdują się na konserwacji.
sytuacji na lotnisku w Radomiu. Gdyby zapadła taka decyzja, można te samoloty przewieźć na Okęcie i powoli przystosowywać je do zmiany skrzydła, zmiany silnika, zmiany wyposażenia kabiny, tak aby płynnie mogły wejść do eksploatacji i zasilić tą flotę 16 samolotów w wersji TC-2, która już istnieje. Pytany o modernizację szkolnych maszyn wiceminister obrony Bartosz Kownacki nie potrafił na razie określić, jaka będzie decyzja w tej sprawie. Nie sądzę, żeby to było jakoś jedno z kluczowych zagadnień, którymi się zajmujemy. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to w planie, będzie wpisane modernizacji, czy nie. Czy akurat Orliki będą w przeciągu najbliższych 3 lat robione? Obecnie w Radomiu, w pułku szkolącym pilotów, znajdują się egzemplarze zmodernizowane przez WZL Warszawa Okęcie w roku 2010. Kabiny samolotów zostały zmodyfikowane tak do tak zwanej wersji Garmin, czyli z nowoczesną awioniką. 3 lata temu wojskowi rozpoczęli analizę rynku dotyczącą modernizacji 12 najstarszych samolotów Orlik. 2 razy program był wpisywany w plan modernizacji technicznej armii. Jak do tej pory jednak bez ostatecznej decyzji. Na razie zakłady lotnicze z Okęcia opracowały więc wersję prototypową Orlika z nowoczesnym kokpitem. Akcja 22 pompki dla 22 weteranów dotarła do Polski i cieszy się coraz większą popularnością. Inicjatywa zrodziła się w Stanach Zjednoczonych, ma wspierać żołnierzy poszkodowanych w misjach bojowych. W naszym kraju zyskuje popularność m.in. dzięki mediom społecznościowym. Publicysta wojskowy Jarosław Rybak chwali akcję, bo dzięki niej opinia publiczna może się dowiedzieć, że także polscy żołnierze mają problemy po powrocie z misji. Na szczęście od kilku lat coraz głośniej jest o weteranach, o ich poświęceniu i też o ich problemach, więc bardzo dobrze, że ludzie o tym pamiętają. No ważne tylko, żeby akcja nie skończyła się na 22 pompkach, tylko żeby tak na co dzień pamiętać, że tym ludziom jesteśmy winni szacunek. Głównym celem akcji 22 pompki dla 22 weteranów jest też zwrócenie uwagi na problemy żołnierzy związane z zespołem stresu pourazowego, czyli z tak zwanym PTSD. Doktor Radosław Tworus, który w Wojskowym Instytucie Medycznym kieruje kliniką psychiatrii i stresu bojowego, przyznaje, że choroba ta dotyka około 10% polskich żołnierzy. Dodaje przy tym, że PTSD to istotny problem, ale nie najważniejszy. Udział w działaniach wojennych może skutkować szeregiem następstw i problemów zdrowotnych określanych przez nas jako zaburzenia adaptacyjne. To są właśnie te problemy domowe, zawodowe, czasami tłumione alkoholem, co powoduje dodatkowy problem. Zespół stresu pourazowego dotyka żołnierzy na całym świecie. Szacuje się, że w armii amerykańskiej cierpi na tę chorobę około 30% wojskowych. Akcja 22 pompki dla 22 weteranów została zapoczątkowana kilka lat temu za oceanem. Jej pomysłodawcę zainteresowały dane, które wskazują, że mniej więcej co godzinę żołnierz mający za sobą służbę na misji w Iraku czy w Afganistanie popełnia samobójstwo. Polacy chętniej spędzali wakacje w Polsce. 2 razy więcej osób niż rok temu rezerwowało wyjazdy krajowe w biurach podróży. Według badań sondażu Agencji Badania Rynku i Opinii SW Research i TravelPlanet.pl 19% turystów zrezygnowało w tym roku z wyjazdu za granicę z obawy przed zamachem terrorystycznym. Niecałe 70% respondentów spędzających wakacje w kraju wybrało Bałtyk. W porównaniu do wycieczek zagranicznych Polska jest tańsza o jakieś 1000 zł, mówi Jarosław Kałucki z serwisu TravelPlanet.pl. W Polsce 1300 zł średni koszt pobytu, natomiast na wakacjach zagranicznych z biurem podróży ponad 2400 zł. 74% polskich turystów wyjeżdżających z biurami podróży za granicą wybiera standard all inclusive. All inclusive w Polsce to jest 4%. Ponad 40% klientów biur podróży wyjechało do Grecji. Na drugim miejscu jest Bułgaria z wynikiem 16%, dalej kolejno Hiszpania 14%, Turcja 8%, a do Włoch wyjechało zaledwie 4% badanych. Badanie przeprowadzano od 12 do 20 lipca na reprezentatywnej grupie ponad 1000 dorosłych osób, a użyto metody online KAWI. Dane o rezerwacjach pochodzą z serwisu TravelPlanet.pl. W Legnicy działa prawdopodobnie pierwsza w Polsce jadłodajnia, w której serwowane są potrawy wykonane wyłącznie na bazie 12-wiecznych przepisów. Dietetycy nie mają wątpliwości, to co oferujesz w kuchni jest zdrowsze od oferty większości barów szybkiej obsługi. Każdy, nawet najmniejszy dodatek do serwowanych tu potraw został dokładnie opisany ponad 800 lat temu przez Hildegardę z Bingen.
Na analizę manuskryptów dr Alfreda Walkowska poświęciła ćwierć wieku. Ona daje bardzo konkretne wskazówki, porządkuje produkty, które człowiek spożywa. I dzisiaj my potrafimy z tego już korzystać. Przygotowanie potraw również odbywa się według średniowiecznych receptur. Właśnie w tym tkwi tajemnica wyjątkowego smaku, uważa ksiądz profesor Bogusław Droszcz z Papieskiego Wydziału Teologicznego. Kalafiorowa zagęszczona z krysikiem orkiszon. Drugie dania, no to filet z piersi kurczaka w panierce orkiszowej. Właśnie starożytna odmiana orkiszu stanowi podstawę w menu świętej Hildegardy. Materiał przygotował Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. Poznać i zrozumieć to cel, jaki stawia przed młodymi ludźmi Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Zadanie to ma ułatwić cykl wykładów zatytułowanych Sztuka jak bazuka. Przedmiotem dyskusji artystów i uczniów będzie m.in. postmodernizm i pop-art. Twórczy dialog i jego efekty będą miały też praktyczne szkolne zastosowanie. Zdobyta wiedza przyda się z pewnością nie tylko podczas obcowania ze sztuką, ale i w czasie egzaminu maturalnego, tak przekonuje Zbigniew Belowski, wicedyrektor elektrowni. Sztuka jak bazuka, więc bazuka jako symbol pewnego silnego uderzenia, silnego rażenia. To jest cykl 10 spotkań adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest prezentacja zjawisk kulturowych ważnych z punktu widzenia współczesnej sztuki, filozofii, literatury. Młodzi ludzie są otwarci na propozycje elektrowni. Ich zdaniem spotkania z artystami, wykłady i dyskusje pomogą im odbierać przekaz i rozumieć współczesne dzieła. Sądzę, że to jest trudne dla młodych ludzi, odbiór takiej sztuki. Dla nas przede wszystkim to jest trudne do zrozumienia i takie zajęcia myślę, że na pewno by nam pozwoliło je poznać trochę bardziej. Normalny nastolatek nie jest w stanie zrozumieć tak rozbieżnie sztuki, jaką właśnie jest sztuka współczesna. Wcześniej muzeum adresowało swoją ofertę do najmłodszych. Były już dobranocki w elektrowni i wakacyjne warsztaty bajkowe. Laureat ubiegłorocznego konkursu szopenowskiego Dmitrij Szyszkin wystąpił z recitalem na Warszawskim Uniwersytecie. Koncert rosyjskiego pianisty odbył się w ramach cyklu Chopin